Mogliśmy usłyszeć dziś fragment z proroka Izajasza z 50 rozdziału, bardzo często przywoływany w związku z męką, z cierpieniem i ze śmiercią Jezusa. Podałem grzbiet mój bijącym i policzki moje rwącym mi brodę. Nie zasłoniłem mojej twarzy przed zniewagami i opluciem. Pan Bóg mnie wspomaga, dlatego jestem nieczuły na obelgi. Dlatego uczyniłem twarz moją jak głaz i wiem, że wstydu nie doznam. Ktoś, kto czyta Ewangelię, ktoś, kto czyta mękę pańską, to może nie zauważyć, że te słowa z proroka Izajasza są obecne. Właśnie w opisie tego, jak traktowano Jezusa podczas przesłuchania, podczas uwięzienia, podczas biczowania. Są obecne te słowa w tym, jak Jezus się zachowuje wobec swoich oprawców. Ktoś z kolei inny, kto zna tylko Stary Testament, jest Żydem. Jeżeli zacznie czytać Ewangelię bez żadnego uprzedzenia, może w tym momencie zobaczyć, jak bardzo się spełnia to, co czytał, to, co nie rozumiał. To, co mógł rozumieć, że te zapowiadane cierpienia przez proroka Izajasza to niekoniecznie tylko cierpienia całego narodu, to nie tyle cierpienia przyszłego Mesjasza, ale że one są cierpieniami, które wziął na siebie Jezus Chrystus w czasie swojej męki. Możemy też domyślać się, że kiedy ewangeliści zaczęli pisać o występach Jezusa, o Jego nauczaniu, o gromadzeniu uczniów wcześniej, ale także kiedy chcieli dać relacje z męki Jezusa, zwłaszcza z tych momentów, przy których nie było świadków, po pojmaniu, po uwięzieniu, podczas biczowania, podczas przesłuchań w Sanhedrynie, mogli wziąć ewangeliści słowa proroka Izajasza w przekonanie, że właśnie tak jak prorok zapowiadał, tak działo się, dlatego że to, co prorok mówi i to, co się stało w przypadku Jezusa, jest sposobem postępowania wobec człowieka oskarżonego o poważne sprawy. Człowieka, który znalazł się w więzieniu i grozi mu nawet najwyższa kara, kara śmierci. W taki sposób po prostu traktowano każdego poważnego przestępcę. Tortury należały do rytuału albo elementów przesłuchań, badań oskarżonych do XIX wieku, ale nieraz także w XX wieku były jeszcze stosowane. Jezus cierpiał tak jak wielu poważnie oskarżanych przestępców. W taki sposób także wziął na siebie winę tych wszystkich, których dotyka kara, osąd, skazanie, ale także nas, którzy pewnie grzeszymy, popełniamy uchybienia, popełniamy zło wobec naszych bliźnich. Być może dokonujemy wielkiego spustoszenia także wobec najbliższych, właśnie przez naszą niewrażliwość, przez gniew, przez obrażanie się, przez krzywdzenie, przez przemoc. Jezus wziął na siebie, zgodnie ze słowami proroka Izajasza, te wszystkie cierpienia, które my zadajemy tym, którzy z powodu nas cierpią. Przyjmijmy Boże błogosławieństwo. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Błogosławmy Panu.